Bonjour, bonjour! Z okazji świętego Marcina, czyli 11 listopada, ponownie przyjechałem właśnie do województwa kujawsko-pomorskim, bo wiem, że tutaj jest najlepszą gęsinę, bo już raz gotowałem z panem marszałkiem, a dzisiaj ponownie ugotujemy kolejną pyszną potrawę, to będzie sałatę z pogąsek i owoców cytrusowych. Zapraszam! Panie Piotrze, kolejną potrawę prostą, domową, ale tym razem nie będziemy smażyć naszą gęsi. Domową, ale w domu Kopernika. Dokładnie. Ponieważ mamy rok kopernikański. Dokładnie. I ja wiem, że Kopernik jak w ogóle podróżował, to zawsze zabierał troszeczkę wędzonego mięsa ze sobą, bo wiadomo, że to jest mięso, które najłatwiej można po prostu brać na podróże i ja wziąłem. Na pewno pan zna. Półgęsek. My znamy tutaj na Pomorzu Kujawach półgęska, za to ja jestem ciekaw tego przepisu na sałatkę z półgęska. Ja się znowu sugerowałem, panie Piotrze, żebyśmy podróżowali kierunek właśnie Włoch, bo oczywiście ja mogłem zrobić full przepisów na pyszną sałatkę właśnie, który właśnie zawiera półgąsek. Już pan Piotr pokroił właśnie ten półgąsek, który jest zdecydowany, no dzisiaj my nie mamy lodówkę, ale polecam, żebyście trzymali właśnie półgąsek w lodówce, żeby on był takiego bardzo zimne i wtedy wiele łatwiej można po prostu go pokroić. Plastry półgęska muszą być bardzo cienkie. Dokładnie. Prawie tak, jak przygotowujemy carpaccio. Dokładnie. Półgęsek smakuje tylko wtedy, jak jest pocięty na bardzo cienkie plastry. Proponuję, żebyśmy po prostu zrobili winegret. Ja pamiętam, panie Piotrze, jak pierwszy raz przyjechałem w ogóle do Polski, dostałem sałata masłowa ze śmietaną z cukrem, to przeżyłem szok. Zrobimy taki winegret citrusowy. Znowu mamy kolejny akcent. Jeśli będzie na przykład sezon na pomarańcze kwisty, można zrobić właśnie pomarańcze, które pochodzą właśnie z Sycylii, można zrobić ten winegret na właśnie na takie kwisty pomarańcze. Czyli tak, ja pierwszą rzecz, którą chcę wam pokazywać, to jest jak zrobić segmenty. Segmenty to są po prostu sam miąższ citrusa. Można zrobić oczywiście segmenty właśnie z limonki, z grejpfruta lub z pomarańcza. Obcinamy jedną stronę, obcinamy drugą stronę. Wtedy to jest wiele, wiele bardziej stabilne. A teraz patrząc z góry widzimy naszą białą błonę. I będziemy piłować, żeby właśnie zdjąć naszą białą błonę, żeby uzyskać samo po prostu miąższ. I tak cały pomarańcz przygotujemy. To teraz mam taką technikę, to się nazywa czytać pomarańcz i pokażę, o co chodzi. Widzi pan, że mamy tutaj białą błonę jedną i drugą białą błonę. I teraz nóż pójdzie wzdłuż białą błonę. Teraz zawracam nóż do góry i wyciągam segment, sam miąższ. I teraz czytamy książkę w takim sposobem, że tutaj mamy białą błonę, obcinamy do dołu i tak jak książki, skręcamy stronę od książki. I znowu idziemy do góry i ściągamy sam miąższ. Chce pan spróbować? I teraz, żeby było łatwiej, to o, tak, proszę uważać na palce. O, no i piękne. Mikołaj Kopernik też pisał książki. Pisał, ale na pewno też czytał. A jak pisał i skończył jedną stronę, to musiał odwracać. Miał taką jedną książkę, która niestety dzisiaj się znajduje w Szwecji, bo jak był potop, to oni nam ją zabrali, tą książkę. Jak większość rzeczy. Niestety. No i teraz... I teraz za. Okej, okay. to już oddam może tutaj. Dobrze. Panu. Ja się... A proszę dokończyć. Zabrali książkę, jak był potop? Tak, i w UPSA i teraz chwalą się, że to jest książka, którą najczęściej czytał Mikołaj Kopernik. No musieliśmy się posiłkować tymi zbiorami, ponieważ w jednej z tych książek odnaleziono włos Kopernika. I proszę sobie wyobrazić, że we Fomborku kiedy odkryto, nie wiedziano na pewno, czy to są kości Kopernika, bo tam został pochowany, a nikt nie wiedział w katedrze gdzie. Więc na podstawie badań genetycznych tych kości i włosa udowodniono, że jest to pochowanie. Mikołaj Kopernik. W 2010 roku mieliśmy piękną ceremonię ponownego pochówku Mikołaja Kopernika. Pierwsza stacja tego pochówku, pogrzebu odbyła się w katedrze toruńskiej, gdzie był ochrzczony. Potem peregrynował przez Olsztyn, no i ostatecznie trafił na swoje miejsce, tam gdzie jest dzisiaj jego piękny grobowiec w katedrze fromborskiej.
Czyli zrozumieliście, że koniecznie jak przyjedziecie do Runia, to musicie po pierwsze właśnie zwiedzać dom Kopernika i ogólnie zachęcamy wszyscy ludzi, którzy oglądają film, żeby z każdego regionu przyszli odwiedzać właśnie województwo kujawsko-pomorskie, bo jest przepięknym regionem. Panie Piotrze, zrobimy winegret po francusku. Tak. Czyli zamiast używać ocet, będę używał sok z citrusa. Czyli tak, tutaj na pewno mamy jeszcze bardzo dużo soku, który wyciskam tak między palcami. Tutaj też mam właśnie sok z grejpfruta i sok z pomarańcz. Jeśli robimy winegret, to zawsze powinniśmy właśnie mieszać ocet albo kwas, dzisiaj właśnie sok z citrusa, razem z solą. Czyli weźmiemy po prostu tutaj ciepaczkę, ja dodaję sól do środka i musi pan pomieszać sól, żeby się rozpuściły. Sól się chyba już rozpuściła. Rozpuścił się. To ja jeszcze bardzo szybko posiekam ząbek czosnku. I tutaj mamy właśnie sól, który jest rozpuszczony i będziemy dodawać, żeby mieć ten akcent właśnie włoski, troszeczkę krema di balsamico, czyli to jest ocet właśnie balsamiczny, który jest bardzo mocno zredukowany. Teraz będziemy dodawać właśnie czosnek do środka. Ponownie pomieszamy całość. I jeśli nie chcecie dodawać na przykład crema di balsamico, możecie dodawać jedną łyżkę miodu. I teraz, że przepis ma być pochodzenie włoskie, to pomieszamy całość i będziemy powodować się musę, proszę pomieszać i będziemy dodawać oliwa z oliwek. Proszę zapamiętać, że potrójną ilości zawsze tłuszczu w stosunku do właśnie octu lub soku. Następnie dodajemy pieprz czarnego. No i pięknie, mamy emulsję i teraz dodajemy troszeczkę właśnie musztardy Dijon, żeby nie dominować ostrością, tylko musi być to słodkie, nie za dużo. Słone, nie za dużo. I jak? Jak to smakuje? Spróbujemy. Mamy ostrość, mamy kwaśność właśnie od naszych citrusów. I jest słodkość. Słodka właśnie od naszej crema di balsamico. Czyli tak, wydajemy na dobrą sprawę, to jest taki prosty przepis, że weźmiemy teraz właśnie nasze talerze, weźmiemy tutaj kilka liście z sałatkę, mamy właśnie tutaj znowu akcent ściempiastą, możemy ściempiastą sałatkę dodawać do środka, mamy sałata rzymska, taka kupiąca, malutkie liście do tego, op, i rukole. Jesteśmy znowu we Włoszech. Kuchni włoskiej. Dokładnie. Dlatego, że Mikołaj Kopernik bardzo dużo podróżował, no i przede wszystkim studiował we Włoszech, w Bolonii, Padwie, Ferrarze. No i z tego powodu dzisiaj mówimy o Koperniku, a gotujemy po włosku. A jednocześnie w naszym regionie zrobiliśmy coś niezwykłego, bo 550. rocznica została uczczona, upamiętniona przez nas. Akcentem właśnie włoskim z Wenecji, z Murano zawiesiliśmy piękne żyrandole w Pałacu Domskich, w sali dzisiaj już nazywanej Wenecką, Lustra. No i to jest taki hołd, pamięć o Mikołaju Koperniku, która to pamięć przetrwa wieki. Ale cóż z tą pamięcią i cóż z lustrami, z żyrandolami, gdybyśmy nie mieli na co dzień tego doznania smaku. Piękne to pan zrobił. I teraz weźmiemy troszeczkę właśnie naszych segmentów, czyli tutaj mamy grejpfrut białego, grejpfrut różowego, teraz pomarańcza i teraz z pomocą dwóch widelcami pomieszamy całość. Dobrze, z przyjemnością. Jest to czynność, którą wykonuję często w moim domu. Mieszanie sałaty. Tak. A ja przygotuję jeszcze piękne, świeże figi. Mieszanie sałaty, winegre. To są moje obszary, zadania, które wykonuję. Pomagam w ten sposób w domu. Mam żonę, 3 córki, więc jestem sam i ktoś musi mieszać. I teraz na wierzchu od naszego sałaty będziemy dodawać właśnie naszego winegretu. I ponownie poproszę, żeby pan pomieszał delikatnie i żeby nasze segmenty się pojawiały na wierzchu, bo one dodają oczywiście koloru i delikatności do naszej sałatki. I teraz weźmiemy nasze figi, które mają delikatne konsystencje, takie będzie to szczeleściało między zębami jeszcze przez peski. Op, piękne. I teraz weźmiemy nasz półgąsek i będziemy go zrolować takim sposobem i będziemy go dodawać wszędzie na naszych sałatę.
mi przychodzą wspomnienia z dzieciństwa, kiedy rzeczywiście gęsi w naszych gospodarstwach, na wsi, w zagrodach były czymś normalnym. Czasami goniły, bo gęsi obcych nie lubią, to gonią. Bronią stada i gospodarstwa. My mamy prawie gotowe już sałatkę. Jedyna rzecz, kolejny włoski akcent. Mam tutaj piękne orzechy włoskie. No i wiadomo, że we Włoszech też się je sporo pistacie. Czyli to będzie kolejny taki element smakowy oczywiście. Będę delikatnie tylko kroił właśnie na pół nasze właśnie orzechy. I bardzo proszę, żeby pan nie podsypał tak wszędzie na wierzchu od naszej sałaty. Sałata jest gotowa. Prosty, domowy przepis jest gotowy. Możemy oczywiście dowolne dodawać więcej winegret, mniej winegretu. Co ja uwielbiam w tej sałacie, że mamy coś, które jest bardzo oświeżające. Mamy ostrość w ogóle od naszej winegretu, ale też słodycz. Voilà. Et voilà. No, prostota, ale szlachetność półgęsek. Dokładnie. Cytrusy, no wszystko wygląda to wybornie. Powiedz, kiedy będziesz gotował przy sieku? 10, 11. Ta sałatka również się znajdzie w menu, w repertuarze? Może. To będzie niespodzianka. Koniecznie zapraszam 11. Na pewno mogę zdradzić, że będzie coś z gęsi. Wszystko będzie z gęsi i jakieś niespodzianki. Nadbażanta gęś wolę. Zwłaszcza, gdy on w lesie, a ta na stole. Smacznego. Nawzajem. Proszę Państwa. Musicie to spróbować. Musicie to spróbować. Figa idealna, ta krupi między zębami. Mamy smak właśnie od naszą gęsinę. No mamy świeżość od cytrusy. I ten półgęsek. Kolejny udany przepis, panie Piotrze. Bardzo, bardzo dziękuję, dziękuję panu za pomoc w kuchni. Życzymy państwu, żebyście razem znali wspólne, świętowali właśnie świętego Marcina, żebyście ugotowali pyszne potrawy z gęsiny. No i pamiętajcie, kujawsko-pomorska gęsina. Najlepsza. Świętego Marcina. Pozdrawiamy was serdecznie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Au revoir.